Aby pokonać tego swojego wewnętrznego krytyka, alkoholicy muszą zacząć trzeźwieć, a swoją drogę często zaczynają właśnie od terapii lub od spotkań anonimowych alkoholików. W grupie osób, które chcą się zmieniać, chcą trzeźwieć, można odczuć bardzo dużo ciepła i życzliwości, które to kierują do siebie nawzajem. Nowi członkowie bardzo serdecznie są witani w takich grupach. Na terapii lub meetingach każdy nowy członek z góry jest witany i bardzo akceptowany bezwarunkowo. W takiej grupie osób trzeźwiejących każda osoba jest ważna, każda jednostka jest ważna i osoby nawzajem starają się sobie pomagać. Ta emocjonalna hojność jest potężnym antidotum na tego wewnętrznego krytyka. Należy też pamiętać, że w tej chorobie dochodzi do nawrotów, a wtedy ten wewnętrzny krytyk znowu może się odezwać. Dlatego trzeźwiejący alkoholicy powinni ciągle nad sobą pracować i analizować, co się z nimi dzieje w danym momencie, jakie uczucia i emocje ich dopadają. Należy też pamiętać o tym, że kiedy badamy źródła naszej bolesnej klęski, uzyskujemy emocjonalną i behawioralną samoregulację, która to pozwala nam żyć samym ze sobą w zgodzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ośrodek Nasz Zapał.